Stowarzyszenie Persette na czele z księdzem Marcinem Pomperem zaprosiło mieszkańców Skoczowa i nie tylko do udziału w akcji Cała Polska tańczy dla świętego Jana Pawła II. W tym roku wydarzenie to otworzyło festiwal Musica Sacra, który jest organizowany w Skoczowie dla upamiętnienia pobytu Jana Pawła II na Podbeskidziu w roku 1995. Papież Jan Paweł II zawsze mówił do młodych: jesteście nadzieją Kościoła, jesteście nadzieją świata, jesteście moją nadzieją. I myślę, że z taką nadzieją trzeba patrzeć na młodych. No i tutaj w taki sposób radosny, pełny entuzjazmu, takiej żywej wiary, pełnej ekspresji w tę uroczystość zesłania Ducha Świętego, żeśmy rozpoczęli tą Musica Sacra, więc ja się cieszę, że w taki sposób. Zanim rozpoczęły się tańce, nie zabrakło krótkich przemówień. Odmówiono również koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ważnym punktem uroczystości było uczczenie relikwii świętego Jana Pawła II. Myśmy zaczęli to w parafii na Górnym Boże podejmować i tam tańczyliśmy z młodzieżą. Natomiast kiedy poszedłem ze Skoczowa, jakby sami młodzi nie chcieli, żeby ta praca, którą żeśmy tutaj podjęli, można tak powiedzieć przysłowiowo, poszła na marne, tylko żebyśmy to razem realizowali dalej. A skoro jest Stowarzyszenie Persette, więc podjęliśmy decyzję, że jedną z grup będą tacy ewangelizatorzy. I to jest niesamowite, że ci młodzi chcą swoją wiarą, swoim świadectwem się dzielić, pokazując właśnie tą nadzieję naszej ojczyzny. No bo bądźmy szczerzy, za parę lat, może nawet paręnaście, no nas dorosłych nie będzie w kościele, ale będą tam młodzi i oby tak było, że ci młodzi staną się odpowiedzialni za tą ojczyznę, która, jak mówił Jan Paweł II, też ma być Bogiem silna i chcielibyśmy, żeby tak było. I oni tym się dzielą i chwała im za to. Na skoczowskim rynku zatańczono popularną Belgijkę. Pojawiły się tańce integracyjne, ale przede wszystkim tańce letnickie. W Korowodzie nie zabrakło burmistrza Skoczowa, wiceburmistrza, a także przedstawicieli stowarzyszenia Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra. Jak nasz patron, święty Jan Bosko, mówił, że święty to ma być człowiek, który jest zawsze radosny i uśmiechnięty. I taki ma być każdy z nas, żebyśmy tą radością się dzielili. Nie bądźmy smutni, tylko radośni. A przecież taniec wyzwala wielką radość. Ma być Kościół otwarty, radosny i otworzył go na świat Jan Paweł II tymi swoimi pielgrzymkami, jedną z nich tutaj w Skoczowie. I to też czyni papież Franciszek i tacy bądźmy. Spotkanie na skoczowskim rynku zakończyło wspólne śpiewanie wraz z kapelą Malinioże z Brennej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.